Szczęść Boże, siostry i bracia. Luz de Maria de Bonilla, Argentyna. 21 września 2021 roku. Orędzie Jezusa. Ukochane dzieci, przyjmijcie moje błogosławieństwo. Jesteście moim ludem, który ja kocham. Dzieci, po raz kolejny przychodzę do was, aby wezwać was do odrzucenia grzechu oraz do tego, żebyście poznali mnie należycie, a żeby nie zdezorientowali was tak łatwo. Nie chcieli mnie poznać i dlatego mnie nie rozpoznają, gardzą przykazaniami, sakramentami, celebracją eucharystyczną i przyjmowaniem mnie w należyty sposób. To jest dla wielkiej części tych moich tylko symbolem, stratą czasu, w którym przyjmują mnie jedynie z pozoru. Nie słuchając wezwań domu ojcowskiego, idą dalej z ludzkim ja, rozrośniętym z powodu przewrotności, jaką niosą w swoim wnętrzu. Tworzą prawa, by faworyzować zabijanie niewiniątek pośród innych praw, które prowadzą ludzkość do cierpienia za ten przeciężki grzech. Stworzenie was nie rozpoznaje. Jest to pokolenie, które buntuje się przeciwko swemu Panu i Bogu. Ludzkie ego nadęte pychą nie zna miłosierdzia względem bliźniego. Nieposłuszeństwo jest pokarmem wielkiej liczby ludzi. Lojalność jest dla nich absurdem. Przez to mój lud jest wielce zagrożony wobec braku szczerości i bratniej miłości. Choć dzięki nim przetrwalibyście, gdybyście troszczyli się o siebie nawzajem. Są to dla mego ludu chwile kluczowe, w których, poznając skrańcową uległością, by was prowadzić złą drogą, ludzie oddali się wilkom, jak owce bez pasterza. Większe i straszliwe cierpienia was czekają, kryzysy wszelkiego rodzaju, prześladowania za to, że jesteście mymi dziećmi, za bycie innymi niż reszta, która nurza się w grzechu i nieposłuszeństwie. Czas został skrócony. Narastają niepokoje społeczne. Komunizm jest gotowy, by zaatakować ludzkość i zanurzyć was w wojnie. Jesteście bliżej ostrzeżenia. To, przed czym przestrzegał was mój dom, spełnia się przed waszymi oczami i będzie się spełniać. Pszenica jest oddzielana od chwastu. Nie wszyscy ci, którzy nazywają się mymi dziećmi, docierają do końca. Gromadźcie pokarmy, staną się one rzadkie. Przygotujcie błogosławione winogrona, lekarstwa i modlitwy. I przechowujcie miód. Miejcie ze sobą olej dobrego Samarytanina oraz lekarstwa, które mój dom dał wam poznać. Miejcie ze sobą olejek z geranium, nazwany przez moje dzieci olejem świętego Michała Archanioła, ku czci mego umiłowanego Archanioła. Jesteście bliżej ostrzeżenia. Wydarzenia oczekiwane i poprzedzające ostrzeżenie mogą nastąpić już za niewiele dni. Wkrótce
Duchowa nędza ludzkości prowadzi ją ku przepaści, ku otchłani. Męczy was modlenie się, błogosławienie i bycie w braterskiej postawie z powodu serc z kamienia, jakie ma wiele z mych dzieci. Miłość wygasa, demon ją gasi z powodu ludzkości pustej, pozbawionej mnie i pozbawionej ludzkich uczuć. Moje dzieci nie muszą się lękać. Moje miłosierdzie was ochrania, a moja Najświętsza Matka trzyma was pod okryciem swego płaszcza. Naprzód, ludu mój, naprzód z wiarą, z nadzieją, z pewnością oglądania nowego nieba i nowej ziemi. Mój anioł pokoju patrzy na was nieustannie z nieskończoną miłością i już od teraz was chroni. Postępujcie naprzód bez lęku. Jesteście moim ludem. Nie ociągajcie się. Niosę was w mym sercu. Z wiekuistą miłością, wasz Jezus. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Siostry i bracia, nasz Pan Jezus Chrystus powiedział, że czas przyspieszył. Powiedział mi: chodzicie w przyspieszony czas wydarzeń. Wiara jest poddawana próbie. Powiedz im, że ja jestem nieskończonym miłosierdziem. Powiedz im, żeby każdy modlił się za siebie samego, nie zapominając o bliźnim. Amen.